Mamy dany wykres funkcji f, który jest narysowany tutaj po lewej stronie. No a po prawej stronie mamy kilka stwierdzeń dotyczących granic tej funkcji w różnych punktach. No i naszym zadaniem jest określenie, które z tych stwierdzeń są prawdziwe, a które są fałszywe. No i mamy to zrobić odczytując odpowiednie informacje z wykresu naszej funkcji. No to po kolei zacznijmy od pierwszego. Pierwsze stwierdzenie mówi, że granica... Funkcji f od x, wtedy kiedy x dąży do jedynki z prawej strony, czyli od strony argumentów większych niż 1, jest równa 0. No to zobaczmy, ile wynosi ta granica. No jak wstawiamy argumenty x -y, większe od jedynki, no to jesteśmy gdzieś tutaj. Tutaj są argumenty większe od jedynki, które się do jedynki zbliżają. No to widzimy, że wartości funkcji układają się tutaj na tej prostej. Tutaj funkcja jest w tym kawałku stale równa 1. No, i te wartości dążą do jedynki, po prostu. Czyli tą granicą nie jest 0, tylko tą granicą jest 1. A zatem to stwierdzenie, które tutaj było pierwotnie napisane, jest fałszywe. To może tutaj napiszemy taki krzyżyk, który będzie oznaczał, że ono jest fałszywe. Dobrze. Kolejny punkt. Tutaj mamy, że granica naszej funkcji, wtedy, kiedy dążymy do 0 z lewej strony, jest równa 1. No to popatrzmy. Na wykres. Dążymy do zera z lewej strony, czyli argumenty układają się tutaj i dążą do, do zera z lewej strony. No to wartości funkcji w tych punktach układają się jakoś tak. Widzimy, że te wartości, jak się zbliżamy do zera, jesteśmy coraz bliżej, cały czas maleją i dążą do jakiej wartości? Dążą tutaj do jedynki. Tutaj w kółeczku mamy jedynkę. Ta funkcja jest nieciągła w tym punkcie. Jej wartość w tym punkcie jest równa 0. Ale na lewo od tego punktu te wartości dążą do jedynki. Czyli rzeczywiście tą granicą lewostronną funkcji f od x w zerze jest 1. Czyli to stwierdzenie jest prawdziwe. Dobrze. Zauważmy, że tutaj mamy znowu stwierdzenie dotyczące tej samej granicy, więc może teraz tym się zajmiemy. Tutaj mamy napisane, że granica lewostronna, czyli ta, którą już sprawdziliśmy, jest równa prawostronnej. No to teraz zobaczmy, jaka jest granica z prawej strony naszej funkcji f od x, wtedy kiedy x dąży do zera. Czyli teraz dążymy do zera z prawej strony, czyli bierzemy takie argumenty, takie xy. No to widzimy, że wartości tutaj układają się na tej linii. No i widzimy, że te wartości w miarę jak do, do zera się zbliżamy od prawej strony, od strony xów większych od zera, również dążą do jedynki. Czyli tą granicą również jest jedynka. Tutaj też była jedynka, czyli granica lewostronna i prawostronna w x równym 0 są sobie równe dla tej funkcji. Czyli to stwierdzenie jest również prawdziwe. No i możemy zastanawiać się, co będzie dalej. Tutaj mamy kolejne stwierdzenie dotyczące granicy w zerze, które mówi, że granica obustronna, czyli taka, gdzie nie rozstrzygamy, czy dążymy z prawej czy z lewej strony, istnieje. No i to stwierdzenie jest oczywiście prawdziwe, i to wynika z tego, że granica lewostronna i prawostronna jest taka sama. W poprzednim filmie mówiłem o tym, że ta granica obustronna istnieje właśnie dokładnie wtedy i tylko wtedy, gdy Granica lewostronna i prawostronna są sobie równe. A zatem, w tym wypadku tak jest. To stwierdzenie jest prawdziwe. Ta granica istnieje i jest równa 1. Ponieważ granica lewostronna i prawostronna są sobie równe i równe wartości 1. No dobrze, teraz mamy tutaj następne zdanie: że granica przy x dążącym do 1 istnieje. No to zastanówmy się. Tutaj mieliśmy już granicę prawostronną w jedynce, stwierdziliśmy, że ona jest na 1, no to teraz zastanówmy się, jaka jest granica lewostronna w jedynce. Czyli wiemy, że granica prawostronna w jedynce jest równa 1, to tutaj badaliśmy na samym początku, a teraz zastanówmy się, jaka jest granica przy x dążącym do jedynki z lewej strony z naszej funkcji f od x. No jak dążymy z lewej strony, no to argumenty dążą do jedynki, a wartości tych, dla tych argumentów, no, dążą, jak widać, do do zera. Na tyle, na ile możemy to odczytać z tego wykresu, widzimy, że wartości dążą do zera, czyli granicą lewostronną w jedynce będzie zero. No i te granice są różne, nie są sobie równe. Tak, te granice nie są sobie równe. Czyli z tego wynika, że ta granica, wtedy, kiedy x dąży do jedynki, bez rozstrzygania czy z prawej czy z lewej strony, taka obustronna granica nie istnieje. Czyli to zdanie jest fałszywe. No i na koniec zostaje nam jeszcze to ostatnie, co tutaj mamy. I mamy teraz sprawdzić, czy granica przy x dążącym do 1,5 jest równa 1. 1,5 no to będzie gdzieś tutaj w połowie między jedynką a dwójką. No i patrzymy na to co się dzieje w otoczeniu tego punktu? No, wartość funkcji w tym punkcie jest po prostu 1. Na no, co z granicami? No, jak dążymy z prawej strony do argumentu x równego 1,5, no to wartości funkcji są stale równe 1. No więc granica prawostronna tutaj również będzie równa 1. Jak dążymy z lewej strony z argumentami do, do 1,5, no to wartości funkcji są stale równe 1, więc granica lewostronna również będzie równa 1. To jest taki punkt, który niczym się specjalnie nie wyróżnia. Tak wcześniej to tutaj rozważaliśmy takie punkty, gdzie funkcja jest nieciągła, gdzie z prawej strony jest inaczej, z lewej inaczej, albo wartość funkcji jest inna niż granica i tak dalej. Tutaj mamy taki punkt, który leży na tym takim ciągłym kawałku wykresu, który można narysować bez odrywania ręki. No, i widzimy, że w tym punkcie akurat zarówno granica lewostronna, jak i granica prawostronna, jak i wartość funkcji, wszystkie te rzeczy są sobie równe i są równe 1. Czyli to zdanie jest jak najbardziej prawdziwe. No i oczywiście nikt nie zabroni liczyć granicy funkcji w dowolnym punkcie. Nawet takim punkcie, który niczym specjalnym się nie wyróżnia. No ale najczęściej właśnie w takich punktach, gdzie ta funkcja jest ciągła, gdzie ten wykres ma taki kawałek, który można narysować bez odrywania ręki, no to tam zarówno lewostronna jak i prawostronna jak i wartość funkcji są sobie równe.